So, moje drogie bracia i siostry, moja radość jest, że ja mogę pozdrawiać mojego rodzina tutaj w Polsce, duchowna rodziny. I to ja dlatego, ja wiem, że Pan jest u nas, On jest nasz ojciec, nasz brat, nasz przyjaciel. I to jest dobrze. I ja wierzę i będę mieć dobry czas z Panem dzisiaj. To jest po niemiecku, jak ja rozmawiam. Po polsku. Kto rozumiał to? Dobrze. Ja rozumiem trochę po mazursku. Ja jestem od Mazury, ty wiesz. I dlatego to ja też rozumiem trochę po polsku. Rozmawiam bardzo różnie. Bo ja radam do polska języka. Dobrze? Jeszcze Polska nie zginęła, dobrze? Ja mówię, jeszcze po polsku nie zginęło. Tak? Ja. Prawda? Dobrze. Ich möchte euch erklären, warum ich mich hinsetze. Chciałbym wam wyjaśnić, dlaczego usiadłem. Ich hatte vor etwa 3 Wochen einen ziemlich schweren Unfall. 3 tygodnie temu miałem dość ciężki wypadek. Bin von einer Treppe, die die Stufe etwas höher hat als gewöhnlich. Ze schodów, które były trochę wyższe niż normalnie. Runtergestürzt und bin mit aller voller Gewalt auf die Steine geschlagen. Spadłem z tych schodów i uderzyłem całą siłą o kamień. Moje kolano się rozwaliło. I część mojego biodra, mojego żebra też się złamała. Dalej już nie spadnie. Więc mam, proszę was o wyrozumiałość, dlaczego siedzę. Żeby oszczędzać moje kolano. Mam wrażenie, że coraz bardziej się zwrasta. W Wiśle bracia modlili się ze mną. I od tego czasu zauważam, że jest coraz lepiej. Czasami życzymy sobie, żebyśmy tylko włączyli taki guzik i wszystko będzie gotowe. Ale czasami Pan Bóg działa inaczej i trzeba więcej czasu. Chcę wam bardzo serdecznie podziękować za to zaproszenie. Byłem tutaj już w Ustroniu, ale to wiele lat temu. Wtedy pastor Hidzik był jeszcze młodym człowiekiem. Nie dzieckiem, ale na pewno młodszy niż dziś. Nauczyliśmy się wzajemnie cenić. On służył w polskiej społeczności w Niemczech, w Hamburgu. Bardzo się cieszyłem z jego służby. A więc oby mi wybaczył, że dzisiaj będę mówił po niemiecku. Coraz bardziej jestem przekonany o tym, żeby uczyć się coraz więcej polskiego. Kiedy byłem w Monachium, do południowe nabożeństwo jest po niemiecku, a popołudniowe po polsku. A nie jest to duża grupa, około 150 osób. Kam der Bruder, der fließend Deutsch spricht, und gab mir eine polnische Bibel.
I byli bardzo wdzięczni, kiedy wieczorem był tam brat, który mówił też płynnie po niemiecku, ale dali mi polską Biblię. Nowy przekład. Nowy przekład, nowe przymierze. I teraz sobie je czytam. Według możliwości staram się każdego ranka moje poranne rozważania przeprowadzać w trzech językach. A od czasu, kiedy mam polską Biblię, to w czterech. Po hebrajsku. Po grecku. Po niemiecku. Też po polsku. I też po polsku. I teraz ja tutaj dostał jedno Nowy Testament tam. Wisła. Po Wisła. I teraz ja czytam z tego Nowy Testamentu, czy po polsku. I dostałem też Nowy Testament i czytam z niego po polsku. Ja myślę, samo owocerwę. Rozumiem też trochę po polsku, nie? I też powiedzcie, rozumiem trochę po polsku. Może być lepiej, jak mój po polsku. A może nawet lepiej niż mówię po polsku. Danke euch, dass ihr mich anhört und danke, dass der Herr alle Sprachen spricht. Dziękuję wam, że chcecie mnie wysłuchać i dziękuję za to, że Pan Bóg mówi we wszystkich językach. Ich selbst spreche einige Sprachen. Ja sam mówię w paru. I jestem za to stale wdzięczny, że oprócz tych wyuczonych języków mogę też mówić w nowych językach w duchu. To jest potężny dar dla naszego duchowego życia. I to jest potężny dar dla naszych wyzwań i dla naszych potrzeb w modlitwach. I mogę wam tylko doradzić, kto z was jeszcze tego nie doświadczył, żeby sięgnął po to do Pana. Pan daje chętnie. I cieszy się, kiedy jego dzieci pożądają czegoś, czego Pan Bóg pożąda, żebyśmy my mieli. Na to dzisiejsze pierwsze nabożeństwo tutaj mam takie słowo na sercu z drugiego listu do Koryntian. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Apostoł Paulus, der bringt hier eine ganz wunderbare Botschaft. Apostoł Paweł daje tutaj wspaniałe przesłanie. Mówi, zaręczyłem was z jednym mężczyzną, z jednym mężem. Nie wszystkie dziewczyny są smutne, jeśli się nie zaręczą. Nie wszyscy mężczyźni. Jest to pełne nadziei wydarzenie. Bycie zaręczonym to jest stan przejściowy. Staje się panem i panną młodą. I ukoronowanie następuje podczas zawarcia związku małżeńskiego. A to jest powód, dla którego mówię wielu wierzącym. Kiedy mają problemy i nie mogą sobie z nimi poradzić.
Mówię, najlepsze dopiero nadejdzie. Najlepsze dopiero nadejdzie, siostro. Jako oblubienica baranka tam w wieczności, w chwale. Być na tym weselu, na weselu baranka. Ale zaraz przy tej pozytywnej, wspaniałym przesłaniu apostoł Paweł dołącza pewne wezwanie i napomnienie. A najpierw mówi, że z Bożą zazdrością o was zabiegam. I poprowadziłem was do tej łączności z Jezusem. A żebyście powiedzieli tak dla mojego werbowania was i umierania. Ale mówi, moim celem jest stawić was jako czystą oblumienicę kiedyś przed Panem. I teraz jest ta negatywna kropla ostrzeżenia. Obawiam się, mówi, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze, żeby nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Żeby się nie odwróciły od takiej jedności. Czy wiecie, co to jest? O czym mówi apostoł, kiedy mówi o jedności w Chrystusie? W naszym niemieckim języku w takiej mowie potocznej to słowo jedność ma takie złe znaczenie. A jeśli chcemy powiedzieć o kimś, że jest trochę głupi, to mówimy, on jest taki z jednej dziedziny tylko. Trochę głupi. To jest właśnie to potoczne rozumienie tej jedności, takiego jednego rodzaju. Wy macie tutaj może coś lepszego w waszych Bibliach. To słowo niesie ze sobą bardzo ważne przesłanie. Greckie słowo, którego używa tutaj apostoł, to jest właśnie to słowo. Nie jest konieczne, abyście uczyli się greckiego, ale chcę wam wytłumaczyć. To słowo nie jest czymś negatywnym. Ale ono zwraca naszą uwagę na zagrożenie. Nie oznacza to jakoś tam razem połączone. Na przykład dwa różne rodzaje materiałów. Już w czasach antycznych istniał taki problem, że niektórzy oszuści sprzedawali meble lub też sprzęty pokryte bardzo cieniutką warstwą szlachetnego drewna. Ale ta pokrywa miała może maksymalnie koło milimetra. Ale z zewnątrz wyglądało to jak mahoń. A wyglądało jak drewno szlachetne. Ale pod tym kryło się mniej wartościowe drewno. I o tym myśli tutaj apostoł Paweł.
On widzi to zagrożenie u wierzących. U tej oblubienicy Chrystusa, z którym ją zaręczył. Że z zewnątrz starają się zachować takie pozory, że można pomyśleć, o co za wspaniałe drzewo. Bardzo cenne. A przy tym jest to tylko cieniutka warstwa na górze. I apostoł mówi, jest to podstęp starego węża. On chciałby nas zatrzymać przed całkowitym oddaniem się Chrystusowi. On chciałby, żebyśmy może mieli coś z zewnątrz takiego, co oślepi ludzi. I coś, co podbuduje nas, patrząc w lustro. Ale co kryje się pod tą cienką warstwą? To jest to najgorsze, co może być. Być może tylko 1% albo jeszcze mniej jest tego prawdziwego drewna, tego prawdziwego. A wszystko pod tym to jest mało wartościowy materiał. I to oszustwo, które zdarzało się na targu, do tego odwołuje się apostoł Paweł. Tak ładnie zaczęliście. Przyjęliście coś pięknego, zostaliście zaręczeni z Chrystusem. Ale nie jesteście w tym cali. Nie jesteście przeniknięci. Nie jesteście pełni. Nie musimy nawet patrzeć na zagraniczne, drogie drewno. Dzisiaj możemy kupić w sklepie rzeczy. To na przykład tutaj wygląda też jak drewno, ale nie wiem, czy jest oryginalne. Kupuje się meble, które wyglądają jak dąb z zewnątrz. Ale jest to tylko taka powłoka z zewnątrz, a pod tym jest płyta. I apostoł Paweł wskazuje, co jest ważne, żeby znaleźć się na tym weselu baranka. Żeby nie zostać oszukanym. Pokuszenie szatana jest takie, aby zwodzić innych. To jest pobożny człowiek. A ta matka, jaka ona jest pobożna. Ale co kryje się za tym? Mamy w Niemczech takie przysłowie. Z zewnątrz się błyszczy, z zewnątrz się błyszczy, ale w środku łka. To już wygląda inaczej. I czy dziwimy się, że takie życie doprowadza do bycia nieszczęśliwym? Czy dziwimy się, że wtedy brakuje sił? Bracie i siostro, Pan Bóg chce Cię mieć w całości. I mnie też. Chce mnie mieć w całości. Przedtem śpiewaliśmy, weź mnie całego, Boży Synu. Ja jestem gliną, Ty jesteś garncarzem.
Stwórz ze mnie coś według swojego upodobania. Kiedy wołam, weź mnie całego. Nie bądźmy tylko ozdobieni z zewnątrz, jakbyśmy byli prawdziwi, ale przeniknięci, całkowici. Czy, drogi bracie i siostro, jesteś dzisiaj całkowicie w rękach Chrystusa? Należysz do Niego całkowicie? To jest decydująca sprawa. Już w Starym Przymierzu czytamy, że oczy Pana obiegają ziemię. Naturalnie też Polskę. I również tą śląską stronę. Oczy Pana obiegają ziemię. I szukają. I czy jest ktoś mądry i szuka Pana z całego serca? A którego serce jest niepodzielnie zwrócone ku Bogu. Niepodzielnie. Nie troszeczkę. Niepodzielnie zwrócony na Boga. I to jest pytanie. Nie chodzi o to, żebyśmy byli bezbłędni, ponieważ to jest obłuda. Ale żebyśmy byli tak prawdziwi, abyśmy umieli prawdziwie pokutować, jeśli coś się przytrafi. Żebyśmy mogli tak oddawać się Bogu, żebyśmy niczego nie ukrywali. Ale żebyśmy ze wszystkim do Niego przychodzili. I ufali Mu w każdym przypadku. Pomyślałem o takim momencie, kiedy serce nie było całkiem oddane. Nawrócił się pewien mężczyzna. W Dziejach Apostolskich, w 8 rozdziale. I on przyciągnął ludność do siebie. Wszyscy na niego patrzyli. I nadali mu imię. Wielka moc Boża. Wiecie, o kim mówię? Znacie Biblię, prawda? O kim mówię? Szymon Czarnoksiężnik. On się nawrócił. Nawet dał się ochrzcić. I zwrócił się do Filipa. Zachwycony znakami i cudami. Ale w jego sercu nie zmieniło się nic. Z zewnątrz śpiewał pobożne pieśni. A wewnątrz myślał tylko: a obym tylko mógł otrzymać taką moc. A to wtedy ubiłbym interes życia. A gdybym mógł później zacząć tym handlować. Tak, z zewnątrz było wszystko w porządku. Oficjalnie swoimi ustami wyznał Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Na podstawie tego wyznania został ochrzczony i nawet pilnie uczęszczał na zgromadzenia. Ale nadchodzi punkt zwrotny. Apostołowie w Jeruzalemie coś usłyszeli. Samaria przyjęła Boże Słowo. Ale jedno się rzucało w oczy. Nikt nie został tak całkowicie napełniony Duchem Świętym.
powiedzieli, tak nie może być. I mimo, że Żydzi unikali tego, żeby przechodzić przez Samarię, według ich uznania Samarytanie mieli nieodpowiednią wiarę. Nie lubili nawet przechodzić przez ich teren. Ale co się wtedy stało? Apostołowie poszli do Samarii. I kiedy przyszli do Samarii, Szymon też się pojawił. Drodzy apostołowie, nałóżcie na mnie ręce. Żebym też doświadczył tej mocy, która tutaj chrzci ludzi w Duchu Świętym. Jestem gotowy słono za to zapłacić. Ja wiem, że to nie w Polsce, ale mamy problemy z ludźmi, którzy nie są w stanie nawet dziesięciny zapłacić. Ale to jest takie oczywiste, że się daje dziesięciny. A on był w stanie oddać całe swoje bogactwo, byleby tylko otrzymać ten dar. I znacie Biblię, co Piotr wtedy do niego powiedział? I mówi, o, to jest wielka wiara. Ale ten mężczyzna zapowiada się dobrze. Trzeba go uczynić co najmniej starszym w zborze. To jest mężczyzna, którego potrzebujemy. Co powiedział Piotr? Jesteś na drodze do piekła. Idziesz do piekła, idź do piekła z twoimi pieniędzmi. Nie możesz zostać napełniony Duchem Świętym. Ponieważ twoje serce jest pełne. Jest pełne. Złych zamiarów. Pełne obłudy, jest pełne. A wtedy on się przeraził. Wiecie, co się wtedy stało? I zaczął wołać, proszę, módlcie się ze mną, żeby mi się to znowu nie przydarzyło. I znowu Piotr mówi mu to coś decydującego. Zacznij szczerze pokutować z serca. A pokuta to jest zmiana nastawienia i zmiana kierunku. Szczerze. Szczerze. To jest decydujące. Pokutuj. A i wtedy zobaczysz, czy Pan da ci jeszcze łaskę, abyś żył. On oszukiwał ludzi, kiedy używał mocy demonicznych, mówiąc to wielka moc Boża. Zwodził ludzi. I teraz znowu zwodzi. Wierzący chrześcijanin. Co było jego problemem? Podstęp węża, który zatriumfował u niego. On nie miał jednego serca, jednorodnego serca. Starsi bracia, kiedy ja nawróciłem się jako młody chłopak, oni bez greckiego bardzo prosto głosili. Jednorodność oznacza tylko jeden rodzaj. Nicht
W niemieckim jest to taka gra słów, ponieważ jednorodność oznacza tak jakby jedna zakładka. Musisz być całkowicie oddany Jezusowi. Całym sercem. Czy to nie jest ważne, moi drodzy? Jeśli chcemy wzrastać duchowo i chcemy być wypełnieni Duchem Świętym w potężny sposób, to jest decydujące. Zakończyć połowiczność. Zakończyć pozory. Tutaj apostoł mówi coś jeszcze. Tak jak wąż zwiódł Ewę. O czym myślał? Myślał o raju. A największe pokuszenie przyszło w Bożym miejscu. Znam niektórych, którzy głosili, że cała ziemia była rajem. Nie zgadza się. Nie tak jest napisane w Biblii. Ale jedną plamę wybrał Bóg. I tam zasadził ogród. Ale cała reszta świata była jaka była. Jest powiedziane, że kiedy Bóg stwarzał ziemię, to cała ziemia była pustkowiem i chaosem. I po tym, kiedy stworzył człowieka, zasadził ogród. To był Boży ogród. I co Biblia nam mówi dalej? Że ludzie zobaczyli, że owoc na drzewach jest dobry i piękny. Na tym drzewie poznania dobra i zła. Zapragnęła go spróbować. I to był początek wielkiej katastrofy. Słyszałem, że kiedy pierwszy człowiek został stworzony przez Boga, był bez grzechu. A więc jak to się stało, że jednak zgrzeszył? Wy czytacie Biblię dokładnie, ja wiem. Człowiek był bez grzechu, ale nie był niezdolny do grzechu. Miał wolną wolę. Wolną wolę. I Pan Bóg zostawił mu wolność decyzji. Nie chciał mieć żadnych zahipnotyzowanych, którzy będą mu służyć. A nie chciał panować przemocą. Ale powinni byli z miłości dobrowolnie powiedzieć nie. Znacie Biblię? Jezus jest nazwany nowym Adamem, drugim Adamem. I to oznacza, że był jak Adam po stworzeniu. Bez grzechu. Ale nie niezdolny do grzechu. To wiedział diabeł i dlatego go kusił. Macie ładną kazalnicę, podoba mi się. Ona jest niezdolna do grzechu. A jeśli bym powiedział teraz, kazalnico, idź tam i tam i ukradnij coś. Ukradnij mu fajkę. Czy
Czy kazalnica coś takiego zrobi? Nie. A czy ten sprzęt? Nie. Nie są zdolne do grzechu. A dlatego każde pokuszenie byłoby śmieszne. Ale to, co jest największe w tym wszystkim, to to, że życie naszego Zbawiciela zostało bez grzechu. To, co nie udało się pierwszemu Adamowi, to uczynił Jezus. Aż do krzyża. Spotykały go pokuszenia. A diabeł użył nawet współskazanych. Ludzi pod krzyżem, którzy bluźnili. I wołali, jeśli jesteś Synem Bożym, to zstąp z krzyża. Wielkie pokuszenie. Ale on tego nie uczynił. Pozostał bezgrzeszny. A poszedł z grzechami na krzyż. Komiczne. Bez grzechu, z pełnią grzechu na krzyż. Był tam też grzech pewnego Chydzika, pewnego Uląski. I ktokolwiek by to nie był, całego świata. A to jest Boży Baranek, który niesie grzech całego świata. Całego świata. Nie swojego grzechu, ale swoją własną krwią uwolnił nas, wykupił nas. I otworzył drogę do wolności. I wiecie, w raju nastąpił jeszcze drugi upadek w grzech. Po tym, kiedy ludzie już zgrzeszyli, diabeł mógł się śmiać, zatriumfował. Wiecie, co zrobili? Na kolanach. Und haben dort auf den Knien geschrien, Herr, vergib uns, oh, vergib uns, upadli na kolana i zaczęli wołać, o Panie, przebacz nam, zgrzeszyliśmy. Tak? 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 Nie! Weißt du, was sie gemacht haben? Wiecie, co zrobili? Sie haben sich Schürzen gemacht aus frommen Blättern. Zrobili sobie przepaski ze świętych liści. Alles, woraus sie die Schürzen machten, wuchs im Paradies. Wszystko, z czego sobie zrobili przepaski, wzrosło w raju. A święte liście, pomyśleli sobie, za tym możemy się schować. Bo rozpoznali, że są nadzy. Ktoś by mógł się zapytać, jak oni w ogóle doszli do tego, że są nadzy. Kiedy czytamy słowo prorockie, to oni przed, że byli i przedtem nadzy. Właśnie tak nie jest, że byli przedtem nadzy, ale czytamy, że byli tacy jak Bóg, a jest powiedziane, że światłość była odzieniem Boga. I kiedy człowiek zgrzeszył, to światło odeszło. A już nie było w nim tej chwały Bożej. Można było zobaczyć człowieka w swojej nędzy. I wtedy nawet nie tylko Bóg to rozpoznał, oni sami to rozpoznali. Utraciliśmy chwałę. Zjedliśmy owoc, a chwała zniknęła. I nawet wtedy nie pomyśleli, aby wezwać Pana i prosić o przebaczenie. Einige so, ne? In der Meinung. Wozu soll ich rufen?
auch aus Ustron gibt es Leute, die meinen, wozu soll ich, wenn ich sehe, bei mir steht was nicht zu Gott kommen und ihn anrufen. Wozu? Również w Ustroniu zdarzają się ludzie, którzy nie widzą potrzeby, żeby wzywać Boga, kiedy dzieje się coś złego. Ist es nicht so? Czy tak nie jest? Dann haben sie sich versteckt. Ukryli się, kiedy przyszedł Bóg. Und was machen wir? A co robimy my? Wir verstecken uns, die Menschen auf unserer Zeit verstecken sich hinter einer gläubigen Oma. A my, ludzie naszych czasów, chowamy się za wierzącą babcią, za jej dobrymi uczynkami. Ich hatte mal eine Frau gehabt, das heißt ihr Sohn und ihre Schwiegertochter und einige Kinder, die haben sich bei mir bekehrt. A miałem kiedyś taką rodzinę, którzy się nawrócili. Und die kam zu Besuch und war tief beeindruckt. Babcia, matka przyszła i była pod wrażeniem tego nawrócenia syna i jego rodziny. I również tego chciała. Rozmawiała ze mną. A ja powiedziałem jej, wie pani co, po pierwsze musi pani poprosić, że może pani przyjść taka, jaka pani jest. I poprosić Boga, żeby przebaczył pani grzechy. Szczerze, z serca. Proszę o to poprosić. A ona się oburzyła i mówi, o nie, ja nigdy nic nie uczyniłam złego. Ja w życiu zrobiłam tyle dobrego. Ukrywała się za dobrym. Ja uciekinierom dawałam obierki z ziemniaków. Jestem dobrym człowiekiem. Trochę ostro jej powiedziałem. Powiedziałem jej, wie pani, kim pani jest? Jest pani największą grzeszniczką i największą obłudniczką. Moglibyście widzieć jej zamrożoną twarz. Wróciła do domu, do syna. Do tego tam więcej w życiu nie pójdę. To nie jest pastor, to jest rzeźnik. Nigdy więcej. Synu, ty przecież wiesz, jaką ja jestem dobrą kobietą. I była później dłużej w tym. Była dłużej w tym domu, widziała, jak jej syn i synowa dostąpili chrztu Duchu Świętym, a widziała też uzdrowienie dziecka. Dobrze. Mieli 17 dzieci. Taka mała rodzina. Musiałam się upewnić, czy dobrze zrozumiałam. Bardzo wierna rodzina. I widziała ta mama teściowa, jak oni obchodzą się ze sobą. Gdyby tylko ten pastor nie powiedział, że ja jestem największą grzeszniczką. I ten syn przyszedł do mnie i mówi, czy mógłbyś przyjść i przeprosić moją mamę? Powiedziałem, no tak, za ton, w jakim to powiedziałem, to owszem, mógłbym przeprosić, ale za sedno sprawy nie. I wtedy to przekazał swojej mamie i ona jednak kiedyś... I jednak przyszła kiedyś na nabożeństwo i płakała przed Panem, krzyczała i szczerze się nawróciła. I później zapytała mnie, czy ty miałeś jakieś objawienie, że wiedziałeś, że tak wiele w moim życiu się nie zgadza? Du bist eine gute Frau und du tust nur Gutes, dauernd nur Gutes.
Ja mówię, nie, wystarczyło mi to, że powiedziałeś, że jesteś dobrą kobietą i czynisz tylko dobrze. A Pan Bóg mówi, że nie ma żadnego, który by czynił dobrze. Czy też tak macie w swoich polskich Bibliach? Ani jednego. A przez to, że ona powiedziała, że jest dobrym człowiekiem, a posądza Boga o kłamstwo. A czegoś gorszego niż okłamywanie Boga nie mogę sobie wyobrazić, ale nawróciła się. Dała się ochrzcić, była katoliczką i stała się chrześcijanką. Dała się ochrzcić i pojęła. A schowali się w raju, ta pierwsza para ludzka. Zamiast zawołać, Panie, gdzie jesteś? Straciłem z Tobą relację. Nie mam żadnego połączenia z Tobą. To Pan Bóg zawołał. Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A on mówi, ja się schowałem, kiedy usłyszałem Twój głos. Bałem się. Jego relacja z Bogiem była zniszczona. Piekło się śmiało. I nędza przyszła na świat i raj przeminął. A to, że uszli z życiem z tej sytuacji, wynikało z tego, że Pan Bóg złożył pierwszą ofiarę za to stworzenie. Dał im odzienia ze skóry. Krew została przelana, krew zwierząt. I dlatego mogli żyć dalej w tej ochronie. Wtedy diabeł nie wygrał całkowicie. Ale widzimy, jak ta sprawa grzeszności dalej się rozrastała już w dzieciach Adama i Ewy. Przeczytajcie, kupcie sobie Biblię, to sobie przeczytacie, czy to się zgadza. I tak dalej było coraz gorzej. Co było głównym problemem? Było pewne żałowanie w przypadku Adama. Widzimy, że jesteśmy nadzy, odeszła światłość. Ale nie ma pełnej pokuty z całego serca. Żadnego nawrócenia do Boga. Żadnego pragnienia do Boga. Wręcz przeciwnie, ukrycie się. Czy są tacy ludzie tu w Ustroniu? A którzy mówią, ja jestem na tyle dobry, że nie muszę się nawracać. Ale jest powiedziane, że Bóg widzi ludność na wszelkich krańcach ziemi. To dotyczy też Ustronia, te krańce ziemi. Bóg nakazuje ludziom, aby się nawracali żeby się nawracali. A to jest ciekawe, że ludzie nie chcą o tym słyszeć. I to pokuszenie szatana. Ono przychodzi też na wierzących. On umniejsza grzech. To przecież nie jest grzech. Pan Bóg wie, że gdybyście spróbowali z tego owocu, to będziecie tak mądrzy jak on i będziecie wiedzieć, co jest dobre, a co złe.
A nie potrzebujecie Biblii, to przecież wiecie. Macie rozum. I u wielu udało mu się to osiągnąć. Ci, którzy mieli na początku radość, tak jak pierwsza para w raju, którzy się cieszyli z Jego dobroci i wspaniałości społeczności z Nim. Wspaniale. I teraz wszystko zniknęło. Przeciwnik ich zwiódł i obrabował. Poznałem Boże dzieci, które kiedyś płonęły ogniem dla Pana. Ale z czasem coraz mniej i mniej. A z drugiej strony coraz więcej i więcej na drogi tego świata. To się u was nie zdarza. Ale Pan Bóg pokazuje nam właśnie przez to słowo. Istnieje takie zagrożenie. Właśnie i dla tych ludzi, którzy zostali z Nim zaręczeni jako Jego oblubienica. Przychodzi pokuszenie i przychodzi i mówi, jest wszystko dobrze. To nie jest złe, to nie jest takie najgorsze. Tylko troszeczkę. I potem przebierają się, ozdabiają się pobożnie, a w środku nic się nie zgadza. A z zewnątrz wyglądają bardzo pobożnie, zwłaszcza kiedy wchodzą na nabożeństwo. A co jest w środku, w sercu? Ta jednorodność zniknęła. I przez to utracili moc. I przez to udaje się przeciwnikowi wprowadzać do naszego serca wszystko możliwe. Co odciąga nas coraz bardziej i bardziej od Jezusa. Głową jeszcze wierzymy, ustami jeszcze wyznajemy. Ale czy to jest takie przenikliwie prawdziwe, czy tylko fornirowane? Moja mama, która była trzykrotną wdową i znowu wyszła za mąż, była bardzo pilną kobietą i oszczędną. I pojawiła się możliwość, żeby kupiła taką wiszącą szafkę, do której włożyłaby naczynia. Ale tanio. Prawdziwa olcha. Prawdziwa olcha. Mieszkała blisko nas. Albo przepraszam, to był dąb, prawdziwy dąb. Mówi, zobacz, jak tanio dostałam, prawdziwy dąb. A nie trwało to długo, być może 4 tygodnie później. Zaczęły się tworzyć takie fale. I można było tak urywać ten dąb. A pod tym, a pod tym znajdowała się taka papieropodobna płyta.
i ona nie była odporna na wodę. Und der Leim war auch nicht wasserfest. I ta powłoka również nie. Und dann löste sich die ganze Tür auf. I całe drzwiczki się rozpuściły. Und meine Mutter hat gesagt, die haben sie mich doch betrogen. I moja mama mówi, o jak oni mnie oszukali. Das wäre nicht ein Mark wert gewesen. To nie było warte nawet marki. Und hätte große Enttäuschungen gespart. I oszczędziłoby mi wielu rozczarowań. Ja, ja mówię tak. Das Wort, das der Apostel braucht, was eigentlich heißt, nicht zusammengeleimt. Minderwertiges und nur oben ein bisschen kaschiert. To jest właśnie to, o czym pisze apostoł. Niepołączone, coś taniego i coś z zewnątrz cenniejszego. Ale całkowicie prawdziwe. Całkowicie prawdziwe. Jak z zewnątrz, tak w środku, a jak w środku, tak na zewnątrz. A z obfitości serca mówią usta, prawda? To jest dzieło Ducha Świętego. Że On dokonuje w nas tej przemiany. Że jesteśmy całkowicie przekształtowywani na obraz Syna Bożego Jezusa. Że będziemy należeć z całego serca do Niego. Będziemy chcieli z całego serca iść za Nim. I będziemy chcieli żyć z całego serca dla Niego. I z całego serca pożądać też tego, Panie, uczyń mnie błogosławieństwem dla innych. Żebym mógł im pomóc, żeby mogli Ciebie odnaleźć. I wtedy pojawia się siła. Wtedy Duch Święty może działać przez nas. I jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę na podobieństwo Jego obrazu. I moje pytanie, drodzy bracia i siostry. Przyjmuję, że większość z was to Boże dzieci. Mogę was zapytać, kto z was jest Bożym dzieckiem? Tak. Okej. So viele sind es. Tak wielu. Und auf euch hat der Teufel abgesehen, auf mich auch. I was sobie upatrzył diabeł, mnie też. I diabeł upatrzył sobie, żeby z zewnątrz i z wewnątrz się nie pokrywało. Coś innego na zewnątrz, a coś innego wewnątrz. Apostoł mówi też o niezafarbowanej wierze. Nie takiej pomalowanej, ale prawdziwej. I tego oczekuje od nas Pan. Oddaj mi się całkowicie. Bądź jednością, bądź całością. Całym chrześcijaninem. Całym uczniem Jezusa. Bądź człowiekiem, który żyje tylko z łaski. I chce być całkowicie kimś dla chwały Bożej. Jesteś cały? Pytanie. Będę już kończył. Nawet do niego wstanę. Moment. Ale teraz was pytam. Czy jesteś naprawdę cały, całkowity dla Jezusa? Jesteś jeszcze cały? Adam i Ewa na początku też byli cali w raju. Bez błędu. Und dann kam der Tag, wo der Feind siegte und es war nicht mehr ganz.
ale przyszedł dzień, kiedy wróg zwyciężył i przestali być całością. I wtedy utracili raj. Czy jesteś całością? Odpowiedz sobie na to pytanie sam przed świętym Bogiem. I przed tym, który wisiał za ciebie na krzyżu. Którego głowa nosiła koronę cierniową. Który nadstawił plecy dla tych, którzy go bili za ciebie. Czy jesteś całością? On przeszedł całą drogę dla twojego ratunku. I dokonał całkowitej ofiary na krzyżu, na Golgocie. I całkowicie zwyciężył dla ciebie. I zdobył zwycięstwo, uzdrowienie dla każdego całkowite. Czy jesteś całością? Zamknij teraz swoje oczy. I zapytaj siebie samego przed świętym Bogiem. Panie, zbadaj mnie i doświadcz. Czy jestem cały po Twojej stronie? Czy żyję całkiem z Tobą? Czy też dzieje się u mnie tak, jak z Ewą i Adamem w raju? Pośrodku oazy chwały, a mimo to upadły. A mimo to wzięty podstępem. Zabrakło jednorodności. Zabrakło jednego kawałka. Przepaski były z różnych drzew, z różnych liści. I do tego kłamliwy zamiar, aby ukryć się przed Bogiem. Droga duszo, nie czyń tak. Przyjdź z tym wszystkim, co jest w Twoim życiu, do Pana. I oddaj Mu się całkowicie. Oddaj Mu się całkowicie. A On rozprawi się z Twoimi problemami. On poradzi sobie z Tobą. I przyjdzie i ten triumf łaski. Dotychczasowe przeminie. I zobacz, wszystko staje się nowe. Jest łaska, która może i uzdrowić to, co zostało utracone przez Adama. Przez Jezusa Chrystusa zostało dla nas wygrane. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź całym sercem. Nie w połowie i nie w trzech czwartych. Nie w 90%. Ale powiedz, Panie, weź mnie całego. Wiem, kiedyś się modliłem w Bożym świetle, mimo że ludzie mnie podziwiali. Miałem zostać ewangelickim księdzem. I wtedy tam, w tamtym zgromadzeniu, Duch Święty mnie dotknął. I miałem się pomodlić. Pomodliłem się bardzo krótko. Nie byłem w stanie. Ein Lumpen sind schlechte Menschen.
Ty wiesz, Panie, że jestem złym człowiekiem. I ludzie byli zdziwieni, że to ja, taki, który cieszy się dobrą opinią. Chciałem wyznać moje grzechy. Gdybym wiedział, że mógłbym wyznać coś, co się rzucało w oczy? Nie, nie byłem w stanie. Mogłem tylko płakać. Byłem w stanie tylko płakać. Pastor chciał mnie zachęcić, mówi, przemów coś. Mogłem tylko w zwątpieniu płakać. I wtedy ten pastor zaczął się o mnie modlić. Ty wiesz, co ten młody człowiek chciałby ci powiedzieć. I wtedy najgorsze, co mnie najbardziej obciążało, to to, że dawałem taki zły pozór na zewnątrz. Pewna kobieta, która generalnie była przeciwko chrześcijaństwu, powiedziała, że gdyby pan Ulonska został księdzem, to wtedy zaczęłabym chodzić do kościoła. On jest prawdziwy. A może i był prawdziwy, ale był tylko furnirowany. A i wtedy, kiedy ten pastor modlił się o mnie, dotknij tego człowieka. Wtedy, bracia i siostry, coś się stało. Myślę o tej godzinie. To jest tak, jakby w bardzo ciemnym pomieszczeniu nagle zaświeciła się 1000-watowa żarówka. I cała ciemność minęła. I znowu płakałem. Ale z radości. Płakałem z radości. Moje grzechy są odpuszczone, jestem wolny. To, co mnie ozdabia, to nie są liście z raju, ale moją szatą jest krew Pana Jezusa. Dziękuję Bogu, że rozpoznałem. Nie wystarczy zewnętrzna ozdoba i dobre wrażenie. Ponieważ człowiek patrzy na to, co ma przed oczami, ale Bóg widzi serce. Jak tam wygląda? Jak tam wygląda w środku? W Twoim sercu? Ja wiem, jak wygląda w sercu Jezusa. On chce powiedzieć, przyjdź do mnie. Ze wszystkim, co cię obciąża, ze wszystkim, w czym doświadcza cię wróg i czym cię męczy. I mówi coś jeszcze. I mówi coś jeszcze. Kiedy tego, kto do mnie przyjdzie, nie odrzucę precz. Czy chcesz przyjść? Czy chcesz przyjść? Chcesz być całością? Czy chcesz móc skorzystać z tej łaski? Czy chcesz skorzystać z tej łaski, żeby móc przyznać, że jestem tylko takim połączonym drewnem? A chciałbym być oblubienicą Chrystusa, która dojdzie do wesela baranka. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. I kto to słyszy, niech powie, przyjdź. I kto chce? Kto chce? Niech przyjdzie do mnie.
niech pije. Kto chce, niech przyjdzie. Czy chcesz przyjść? Chcesz powiedzieć: Panie, weź mnie całego. Nie chcę iść dalej tak, jak szłem dotychczas. Brakuje w tym serca. Chcemy się modlić. Panie, śpiewamy w niemieckiej pieśni: Zbadaj mnie, Jezu, moja światłości. Prześwietl to najgłębsze we mnie. Moje własne wysiłki nie dają nic. Ale zbliżam się chętnie. Zbliżam się chętnie. Zbliżam się do Ciebie. Teraz, kiedy jesteście w modlitwie, chciałbym Was zapytać, czy jest tutaj ktoś? Kto wie, że moje serce nie jest jednością przed Bogiem. Adam i Ewa przez pewien czas byli całością przed Bogiem. I kto z Was chciałby powiedzieć: bracie Ulonska, módl się o mnie dzisiaj wieczorem. Chcę powiedzieć Panu: weź mnie całego. Chcę być całością. Chcę być świadectwem i świadkiem Jezusa Chrystusa. Z całego serca należeć do Niego. A kto z Was tego pragnie, nie musi się teraz wstydzić. To też możesz uczynić z całego serca. Podnieś swoją rękę, będę się o Ciebie modlił. Tam, gdzie jesteś, na swoim miejscu. Dziękuję. Jest tak wiele rąk, które się podniosły. I bracia i siostry, to porusza moje serce. A ja widziałem nie tylko Wasze ręce. A widzę teraz ręce Jezusa rozpostarte. Ręce, z których leci krew. I mówi: przyjdź. Wszyscy Jego święci są w Jego rękach. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Przyjdźcie. A ten, kto do mnie przychodzi, tego nie odrzucę. Panie Jezu, teraz wyciągnij swoją rękę, aby błogosławić. Błogosław Jezu, aby udała się ta przemiana z różnorodności w całość. Mimo wszelkich słabości. Żeby całe zaufanie było złożone w łasce. Ja jestem za słaby. Ale łaska jest potężna. I tam, gdzie grzech się rozproszył, rozpanoszył, tam łaska jest jeszcze większa. Ty znasz, Panie, te powiązania. Ty też jesteś tym mistrzem. Ty nawet mordercy na krzyżu pokazałeś, jak wielka jest Twoja łaska. Wszedł czysty z Tobą razem do raju.
Zbawicielu, co za łaskę. Daj ją i tym, którzy dźwignęli swoje ręce. Pobłogosław też i moją tłumaczkę. I za jej służby. Zdumiewającą. I teraz, Jezu, pomóż nam, aby Twój Duch żeby Duch Święty przetłumaczył te prawdy w nasze serca. I to tak, żebyśmy przeżyli i doświadczyli, co za szczęście być zbawionym. Amen. Amen.